Rozdział 9. Przyjaciele. Koło północy niebo się rozpogodziło i chmury się rozeszły. Księżyca nie było i tylko mrugały odległe gwiazdy. Przyjaciele wolno szli drogą w stronę swoich domów. Iwan Aniszczenka i Michał Ratuszny byli rówieśnikami. Iwan szybko nauczył się od swojej cioci Kati czytać i pisać. Rodzice Michała byli biednymi wieśniakami i nie mogli oddać go do szkoły, dlatego był analfabetą. Jednak pociąg obu młodzieńców do prawdy i Boga był jednakowo silny. Kiedy Iwan mówił, że Bóg dał mu światło, miał na myśli swoją możliwość czytania, a Michał mógł używać tylko daru umysłu, który odróżniał go od jego rówieśników. Kiedy Michał skończył 15 lat, jego rodzice oddali go do rodziny Oniszczenka, gdzie Iwan, który nauczył się rzemiosła szewskiego od dziadka Timofieja, uczył go także swojego przyjaciela. Młodzieńcy zaprzyjaźnili się ze sobą i dzielili się swoimi najskrytszymi myślami i pragnieniami. Iwan opowiadał mu dużo z tego, co czytał, i Misza uważał go za swojego mentora. Pierwszy odezwał się Ratuszny. Słuchałem tego pierwszego w naszej wsi czytania Ewangelii i wspomniałem, jak kiedyś chodziliśmy do Rorbach, do Niemca sztundysty. Pamiętasz? Tam, gdzie naprawialiśmy buty. U nich też były takie czytania i jeszcze śpiewali pieśni o Bogu. Mieliśmy wtedy po 16 lat, a teraz już 18. Jak się na to odważyłeś? Przyszedłem, kiedy ojciec Emilian już wychodził. Co wy, jego też zaprosiliście? Tak, zaprosiliśmy go. Co myślisz, że dla kamuflażu? Nie, ja się niczego nie boję. Nie robiłem niczego, co byłoby sprzeczne z powszechnymi zwyczajami. Ojciec Emilian przeczytał modlitwę, a Ewangelię czytał Piotr Wasiliewicz, a potem ciocia Katia. Przecież to tylko Ewangelia. Nie mam zamiaru namawiać ludzi, żeby porzucili cerkiew i ikony. Chcę tylko rozbudzić w nich miłość do prawdy i do Boga. Kiedy spędzą więcej czasu z Ewangelią, sami przestaną chodzić do cerkwi i kłaniać się ikonom. Nas nazwą sztundami i będą prześladować, a może i zabijać. Ale to wszystko w swoim czasie. Zaprosiliśmy ojca Emiliana, żeby zobaczył, że w tych wieczorach nie ma nic buntowniczego, a przyszłość nie jest w naszych rękach. Nie uchowasz się tak długo, powiedział Michał. Przecież pochowałeś u siebie ikony. Nie oszukasz ludzi tą lampką, którą zostawiłeś w kącie. We wsi już o tym mówią. Ja nie mam zamiaru nikogo oszukiwać, Misza. Lubiłem tą lampkę od dziecka i na razie ją zostawiłem. Są w Ewangelii piękne słowa. Kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Przyjaciele szli chwilę w milczeniu. Kiedy doszli do domu Ratusznego, Wania powiedział: Misza, chciałbym cię nauczyć czytać i pisać. Wtedy i tobie wyrosną skrzydła. Wiesz, że obudziło się we mnie pragnienie, by nieść Ewangelię ludziom. Przecież oni giną w ciemnościach. Piją wódkę, kłócą się, wojują. A wszystko dlatego, że nie wiedzą nic o Bogu. Cerkiew powinna jakoś ich hamować. Ale zobacz, chłop wraca z cerkwi, pije wódkę i bije żonę. Nie czytają Ewangelii. Nie wiedzą, czego uczył Jezus Chrystus i jak żył. A umiejętność czytania oświeca życie. Widzę i wierzę w to, że możesz być kaznodzieją i głosić prawdę, ale musisz się nauczyć czytać. Mój ojciec mówi, że to tylko wywołuje zarozumiałość. Nie, Misza, tylko głupiemu może zaszkodzić czytanie. Nie znasz tego powiedzenia? Nauka jest światłem, a nieuctwo ciemnością? Wiesz, ile radości dało mi to, co mogłem przeczytać? Dobra książka zawsze jest dla mnie jak święto. A czytanie Ewangelii? Dziękuję ci, Wania. Zacznę się uczyć liter. Ty będziesz moim nauczycielem. Nauczyciel ludzi jest jeden. To Jezus Chrystus. Misza, a my jesteśmy braćmi. Mój bracie, powiedział wzruszony Ratuszny i uściskał mocno i ucałował przyjaciela. Tak się rozstali.